tego spotkania też trzy tematy, które widziane są do omówienia na posiedzeniu dzisiejszego zespołu. Zespół prowadzę dzisiaj ja w imieniu pana prezydenta, który jest w tej chwili w trakcie, jest obecny na posiedzeniu Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. Jestem z nim w kontakcie, a to ma tyle znaczenie, że pewne dane i uzgodnienia mam na szczeblu gmin powiatu gminnego, miasta Gliwice. Są przekazywane, które ja w pierwszej części dzisiejszego posiedzenia też państwu przedstawię. Temat pierwszy. Dzisiaj otrzymaliśmy od wojewody śląskiego polecenie numer 19 dotyczy zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej koronawirus. W sprawie obowiązku informacyjnego. Oddam głos szefowi Działu Zarządzania Kryzysowego oraz w następnej kolejności komendantowi komisariatu Policji w Europie celem przedstawienia tego zagadnienia. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak już podsekretarz powiedział, w dniu dzisiejszym dotarły do nas dwa polecenia wojewody śląskiego z dnia 12 marca 2020 roku. Dotyczące pierwsze zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej koronawirus. I właśnie w tym poleceniu mamy zalecenia od wojewody na podstawie artykułu 11 ustawy, ustęp 1 ustawy z 2 marca 2020 roku. Chodzi oczywiście tutaj o specustawę. I wojewoda śląski polecił nam, aby w związku z zaistniałą sytuacją zapewnić współpracę pomiędzy jednostkami pomocy społecznej a policją, polegającą właśnie na tym, na przekazywaniu informacji, jakie osoby znajdują się na terenie miasta Knurowa, czy będą się znajdować na terenie miasta Knurowa, ale tym osobom udzielić po prostu pomocy. W drugim punkcie jest mowa o tym, że zabezpieczenie pomocy w formie posiłku, znaczy mamy, znaczy rolą organizacji pomocy społecznej jest zapewnienie. Kwarantannie, oczywiście tak. To dotyczy tylko uczniów osób, które przebywają w kwarantannie. Mamy obowiązek zapewnić zakup leków, przekazywanie posiłków, zakupów różnego rodzaju oraz podjęcie wszelkich działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu, które odbyły już ten kwarantannę albo były po leczeniu szpitalnym, wymagających przyznania usług opiekuńczych. I właśnie w związku z powyższym, że takie polecenie zostało przekazane przez Wojewodę Śląskiego oraz wszelkie informacje związane z tymi osobami, myślę, że tutaj pan przekaże, jak to miał technicznie sprawy wyglądać i w jaki sposób możemy tą kwestię wpłynąć. Kolejne polecenie to jest polecenie numer 2020, również z dnia 12 marca 2020 roku i dotyczy ona takiej bardziej wniosku informacyjnego, polegając na tym, żeby informować mieszkańców domu pomocy społecznej oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie tej zasady. Czyli innymi słowy chodzi o to, żeby wszelkie osoby, które przebywają na terenie placówki opiekuńczej, były poinformowane przez personel, że wszelkiego rodzaju przebywanie poza murami tego niebezpieczne. I teraz chciałbym, czyli to bardzo temat tej możliwej sytuacji pomiędzy policją a... Dziękuję panie komandorze. Jak państwo zorientowaliście, że temat głównej mewy dotyczy na dzień dzisiejszy w tym zakresie policji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym poproszę pana komendanta o znaczy pracujemy na tych samych dokumentach, na tych samych poleceniach wojewody i ustawie. Generalnie chodzi o tą współpracę, czyli jeśli państwo jako OPS macie do nas jakieś prośbę o pomoc, to jak najbardziej będziemy służyć tą pomocą. Natomiast my jako policja mamy swoje wytyczne, otrzymujemy codziennie, może zacznę od tego, że sanepid pracuje, dowóz sanepidu jest od 14 do 14, pracują całą dobę. W tych takich wynikach o 14. Po 14 każdego dnia podają listę osób podanych kwarantannie i wysyłają te listy od Warszawy poprzez województwa, poprzez komendy miejskie. Tak? Na dzień dzisiejszy jeszcze listy nie otrzymaliśmy, natomiast te, które doszły do nas wcześniej,
nie obejmowały Turowa. Nie było żadnej osoby z Turowa, ani z powiatu Turowskiego, z powiatu Minia Turowa. Czyli teraz my nie mamy, że będzie dana osoba, pan Kowalski, to następnego dnia, jeśli go nie będzie, to my już czynności nie podejmujemy. My te osoby sprawdzamy w swój sposób policyjny. Jeżeli wy macie jakiekolwiek, generalnie na pewno nie będziecie mieć innych nazwisk poza tymi, które my mamy w stanowisku. Trzeba też sobie powiedzieć, że są dwa rodzaje tych kwarantanny. Jeżeli dana osoba wraca z zagranicy RP i zgłasza się do sanepidu telefonicznie, bo osobiście naprawdę telefonicznie, to wtedy sanepid robi wywiad i teraz tak, żeby i albo sugeruje ogólną kwarantannę czteratodniową, to jest po prostu sugerowanie tej kwarantanny. Oczywiście nie wnikają oni w przepisy wewnętrzne zakładu pracy, typu urząd, typu policja. My mamy swoje, państwo mają, macie swoje. I teraz tak, i ten drugi, ta druga kwarantanna to już taka instytucja kwarantanna, jest wydana decyzja o kwarantannie i tylko w tym przypadku podejmujemy się te czynności, czyli te kontrole tych osób. I te osoby, które właśnie są na tej kwarantannie, one miały założony kontakt bezpośredni z osobą, która jest chora, bądź też ma objawy chorobowe, które wskazują, że może być zarażona. Dlatego też mogą chodzić po włoski. Albo i tak pewnie jest, że osoby na pewno wracają, nie jedna osoba wróciła od Turowa z Niemiec i może mieć tę kwarantannę ogólną. Natomiast my mamy tylko kontrolować te miejsca, gdzie są te listy i żadnego więcej. Dlatego tak, to też czynimy. Jeśli chodzi o... Generalnie mam, mówię, nie chcę wchodzić w państwa wytyczne, bo każdy ma swój urząd i każdy ma swoje wytyczne robi, ale generalnie u nas komenda główna, komenda wojewódzka, teraz komenda miejska, daje własne wytyczne właśnie wracając z tej odprawy w Komendzie Miejskiej, gdzie już obecnie mamy nakazane wstrzymanie kontaktu poprzez wojnę w całej Polsce. Natomiast tak samo nakazano nam ograniczyć wszelkie zebrania i u nas policyjne i tak samo jak tutaj. To jest ostatnie spotkanie, na którym ja tutaj będę, ja bym komendant. Wiadomo, czym grozi zarażenie kierownictwa. Prawie założone policji, prawie spadać urzędów. Dlatego też do minimum mogę przychodzić potencjalne kontakty. Wszystkie osoby, które są wezwane do komisariatu, będziemy je przesuwać, jak będzie można. Klimaty kontrolę pilnych. Interweniujemy tylko na interwencje, które są niezbędne. Oczywiście każda interwencja będzie obsłużona, tak. Natomiast sami z siebie nie będziemy tutaj, gdyby już tak policji, pewnie zatrzymywać do kontroli. Po prostu sytuacja jest coraz gorsza. O czym Państwo też widzą w mediach, najwyraźniej. Dlatego też no, działamy teraz na zasadzie takiej doraźnej ograniczenia bardzo wielkich rodzaju, także głównie kontakty telefoniczne bądź też poprzez pocztę elektroniczną. No i tyle co wiemy. Dziękuję panie komendancie. Zapewniam, że po spotkaniu w takim składzie jest zapewne też takie ostatnie. Zresztą założeniem dzisiejszego spotkania było, że miało bardzo ograniczonym kontakcie, bo to, co powiedziałem na wstępie, ta sprawa w zasadzie dotyczy wymiany informacji pomiędzy opieką miejskim ośrodkiem pomocy społecznej a policją. Kwestia wymiany tych danych o tych osobach, które ewentualnie podlegają kwarantannie, po to, by pracownicy MOPS mogli zapewnić im dobór swoich posiłków, o których mówiliśmy. Jeśli można, to wtrącę, bo generalnie my idziemy do tej osoby i mamy jedno z pytań, czy ona czegoś potrzebuje. Jeśli potrzebuje, my dzwonimy do sanepidu, przez sanepid wszystko to jakby jest koordynowane. Dokładnie tak, dziękuję. Dlatego mówię, że następne takie spotkanie to tylko na linii miejskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a komendanta w formie telefonicznej. To trochę wyprzedzam ten następny punkt dzisiejszego posiedzenia, który spowodował też obecność całego zespołu. Tylko żeby porządkować. Czy w tym temacie ja rozumiem, że jeżeli chodzi o realizację tego polecenia wojewody nr 19 w sprawie zapewnienia tych posiłków i opieki sprawiedliwości osób podlegających kwarantannie i współpracy z policją, to ja rozumiem, że ewentualnie jeżeli jakieś trudności będą, czy jakieś sprawy, które będą wymagały uzgodnień, to będą na linii dyrektor POPS, komendant policji telefonicznie i sprawa będzie realizowana. Oczywiście tutaj służby pomocą też na zarządzania kryzysowego, który jest w kontakcie z powiatowym jak wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego. Ja też w imieniu komendanta oczywiście deklaruję wszelką pomoc dla urzędników MOPS-u, urzędników tutaj przy urzędu. W razie czego prosimy o kontakty telefoniczne bezpośrednio do nas, do mnie, do komendanta, ewentualnie przy też dokładnie tak, dziękuję. W tym temacie myślę, że to wszystko.
temat, proszę Państwa, to co reforma zalecenia, o której mówił pan komendant, dotyczy również w coraz większym zakresie zakładów pracy i to dotyczy również Urzędu Miasta i jednostek. Stąd to, co wspomniałem, dzisiejsze posiedzenie zespołu w pełnym składzie. Jak następnie powiedziałem, że jestem w kontakcie z prezydentem, który jest na posiedzeniu na sesji Górnośląskiej Zagłębi Metropolii i tam w uzgodnieniu z przedstawicielami, z wójtami powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice podjęto ustalenia o zamknięciu od poniedziałku urzędów dla petentów. Oczywiście, tak jak apelowałem, bo wczoraj apelowałem do mieszkańców z prośbą o ograniczenie do minimum załatwianych spraw tylko tam, gdzie one są niezbędne, bo takie sprawy są, to jest oczywiste, typu stanu cywilnego i wszystko te sprawy, które tam są załatwiane. Ale wczoraj mój apel wynikał z tego, bo mieliśmy taką sytuację, że co do urzędu petent w wieku 80 lat, który w 1993 roku kupił działkę i wczoraj przyszedł uregulować kwestię wielkości tej działki. Tak, siłą rzeczą mówię, my jesteśmy do dyspozycji mieszkańcy, natomiast na pewno rzeczy nam trzeba na taki sposób trochę podchodzić rozsądnie. I tak tego rodzaju działania, tego rodzaju sytuacji, jak również fakt, że wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa spowodowały, że w przypadku zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych itd. we szkoli rodzice mają prawo do opieki. W urzędach analogicznie jak na zakładzie są osoby, które takie prawo posiadają i korzystają z niego. Na dzień dzisiejszy, bazując na informacji z Urzędu Miasta Klubów, na dzień dzisiejszy mamy obniżone 26% absencję związaną z tą sytuacją. Podobnie z tego, co mi przekazywał prezydent w gminach Pościennych i w Urzędzie w Gliwicach. W związku z tym, mając świadomość jednak tego, że urząd musi funkcjonować w tej sytuacji, która jest trudna, podjęto decyzję, od poniedziałku urząd i wszystkie jednostki, tak jak powiedziałem, które gminy Pościenne oraz Gliwice, drugą procedurę, która będą polegały na tym, że budynek urzędu będzie zamknięty. By umożliwić załatwianie spraw niezbędnych i koniecznych na drzwiach urzędu i jednocześnie szeroko zakrojonym informacją zwracał się tutaj do biura współpracy strona internetowa urzędu BIP. Informacja o tym, że urząd jest zamknięty, natomiast z podaniem numerów telefonów poszczególnych komórek i pracowników, by petent mógł skontaktować się telefonicznie z konkretną osobą, z konkretnym wydziałem, w formie telefonicznej ustalić, czy sprawa wymaga pilnego załatwienia i wymaga tej obecności petenta w urzędzie, czy może być ewentualnie przesunięta w terminie później. Jeżeli sprawa będzie wymagała załatwienia kontaktu z urzędnikiem, urzędnik danego wydziału, z danej komórki będzie schodził, w zależności od jak to będzie schodził do drzwi wyjściowych, ten klient będzie opuszczany, będzie temat już indywidualnie załatwiana sprawa danej komórce. Te zasady, oczywiście one gdzieś mogą być. Sytuacja jest dynamiczna, z tym w ogóle do tej pory myśmy się jako urząd w ogóle nie spotkali, nikt się do nas nie spotkał. Być może że trzeba będzie w jakiś sposób to korygować, te zasady postępowania, ale to nam wyjdzie w życie. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, od poniedziałku obiekty urzędu jednostki zostają zamknięte. Ale tak jak pan prezydent powiedział, termin tego jest od poniedziałku do 25. Co będzie dalej, tak jak powiedziałem wcześniej, w zależności od sytuacji, to wszystko może być korygowane. Nawet i ten sposób tego, jak te procedury załatwienia petentu mogą być już korygowane, ten zrozumiały. No oczywiście pracownicy tym okrojonym
zakresie przychodzą do urzędu, w urzędzie, przebywają w urzędzie, bo tak jak powiedziałem, jest możliwość kontaktowania telefonicznego z pracownikami, z komórkami, po to, by móc ustalić przykład dalszego postępowania. W tym temacie widzę. To ja w zasadzie miałbym wszystko. Jeszcze raz dziękuję wszystkim komentarzom. To tak jak powiedziałem, to stąd wynika, że do przedstawicieli służby zdrowia. Proszę Państwa, jest to momencie, który w zasadzie ale dotyczy to też pracowników jednostek. Proszę, ja na pewno dzisiaj wtedy wyjdzie pismo ogólne do kierowników komórek organizacyjnych, do jednostek, zobowiązujące pracowników do informowania pracodawcy o ewentualnych planowanych wyjazdach zagranicznych, szczególnie, choć w tej chwili już nie ma szczególnie terenów zagrożonych, bo to jest cały Europa i cały świat, takie informowanie o planowanych wyjazdach i jednocześnie obligowania pracowników do zgłaszania się po powrocie do sanepidu paktu pobytu. Mamy informację, że są pracownicy, którzy gdzieś są w trakcie, gdzieś w tej chwili poza granicami. No i to pismo dzisiejszym dniu wyjdzie, jeżeli on nie dotrze do Państwa, no to tutaj zwracam się tą drogą o przekazanie pracownikom tej informacji. To wszystko.